Majówka w sercu miasta to wydarzenie, które ma uprzyjemnić pierwszy majowy weekend, sprawiając radość i młodszym, i starszym. Stąd propozycje przygotowywane przez Polkowickie Centrum Animacji to zróżnicowany program w sam raz na imprezę plenerową. To, co skupiało uwagę najmłodszych, to przedstawienie teatralne. W tym roku dla dzieci w klimacie morskich opowieści przygotowano przedstawienie Żeglarze Siedmiu Mórz w wykonaniu Teatru Rozrywki Trójkąt. Gdy jedne dzieci słuchały i oglądały przedstawienie, inne dzieci poznawały zagrodę z dawnych czasów, używając urządzeń teraz zupełnie niestosowanych. Co robicie teraz? Tak. A co to jest? Mąka. Aha. Ale z czego? Z nasion. Mhm. A ty co tam masz w środku? To samo co on. No dobra, no i co z tego będzie? Właśnie teraz nie wiemy. Mąka. Mhm. A z mąki co można zrobić? Ciasto. Chleb. Słuchaj, powiedz, masz takie piękne biało-czerwone flagi na policzkach. Z jakiej okazji? Z majówki. Czyli? Z dnia flagi. Stara zagroda nawet dla rodziców była atrakcją, bo co prawda urządzenia im znane, ale zaledwie teoretycznie. Dzieciaki się dobrze bawią tym? Myślę, że tak. Archaiczne takie zupełnie, musi pan tłumaczyć? No, już dwa razy musiałem tłumaczyć, a jedno nie wiedziałem, co to jest. Także zagadek nawet i dla nas troszkę. Tak. A nie wolą oglądać spektaklu? To raczej te takie rzeczy interesują. Malutki się trochę boi. Które rzeczy tutaj dzieci najbardziej interesują? No, wydaje mi się, że wszystkie dosyć ciekawe, tak? Nie mają styczności na co dzień z takimi rzeczami, więc wszystko ich interesuje. Na pewno bardzo podoba się tutaj ubijanie ziarna, nie wiem, jak to się nazywa. Tu grę w takim, można powiedzieć, kręgle, może chciał być bilet, przepraszam. No właśnie, trzeba dzieciom tłumaczyć, prawda? Tak, tak, tak. Na pewno nie rozpoznają przedmiotów? Nie, raczej nie. Nie mają styczności. Ja sama mam problemy, to dopiero moja córka. To, co później trafiło do gier komputerowych, kiedyś było prawdziwą zabawą i dzieci miały szansę spróbować, jak to naprawdę jest. Co to była za walka? Na czym polegała ta zabawa? Żeby siebie zwalić z drewna. Aha. No i co macie w tych workach? Poduszki. No to powiedz mi na czym. Jak się strąci, to się przegrywa. A już próbowaliście? Tak. Jak się przegrywa, to po prostu trzeba, inne dzieci tutaj wchodzą i inne dzieci walczą. Podobała wam się taka walka? Tak. Wieczór muzyki tanecznej rozpoczął się o 17:30. Wtedy na scenie wystąpił zespół Lux. Ciągle w moich myślach mam, nie chcę się uwolnić, zostań zawsze tam. Twoje imię zawsze uspokaja mnie, będę zawsze blisko w każdą rozwidzie. Potem zespół Enjoy. Kochaj mnie, tak normalnie, kochaj mnie, nieuleczalnie, kochaj mnie. Właśnie twarz, a wspólnie zaliczymy raz. A gwiazdą wieczoru był zespół Freaky Boys. Do białego rana, aj, 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 chcę pić z tobą szampana, aj, aj, aj. Popatrzę w twoje oczy, aj, 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 już nic nas nie zaskoczy, aj, aj, aj. Majówka w sercu miasta była propozycją na 2 maja, a 3 Polkowickie Centrum Animacji zaproponowało mieszkańcom koncert w zupełnie innym charakterze. W kinie wystąpił zespół Załucha Projekt. I jak nazwa zespołu mówi, zaśpiewali piosenki Andrzeja Załuchy. Zaśpiewali piosenki te najbardziej znane. Byłaś serca biciem, C'est la vie, Czarny Alibaba, ale też zupełnie nieznane, odkryte na nowo. Świetne brzmienie utrzymane w stylistyce lat 80. i 90. pokazało, że piosenki się nie zestarzały, ciągle bawią i podobają się słuchaczom. A nowe ich wykonanie podobało się publiczności tak bardzo, że były także bisy.